Ach, nasza kochana, gorąca, nie chwytająca się niczego, Lara Flara. Siemaneczko, z tej strony Bas, ja witam was w kolejnym odcinku z Shadow of the Tomb Raider. W ogóle była kolejna aktualizacja mojej karty graficznej. I teraz mam 100 FPS-ów tutaj. 115. W ogóle ogólnie beka trochę z tego jest. No ale dobra. Czyli to tamta aktualizacja. Ale to samo w Mirror's Edge'u było. Też mi zaczęły spadać. Jeszcze nie patrzyłem, bo wczoraj była ta aktualizacja. Co ją trzasnąłem, a jeszcze w Mirror's Edge'a nie grałem. Nie nagrywałem, więc... Więc nie wiadomo. Nagrywałem, no w sumie właśnie wczoraj. Jeszcze na starych... Oj. Zapomniałem tutaj, no tak, tak wiele razy to robiłem, że aż zapomniałem, że tu trzeba to chwycić. Jestem ciekaw, czy teraz mi to wyjdzie jakkolwiek, czy będziemy znowu tu się srać przez 30 minut, tak jak... Niech poprzednio. W poprzednim odcinku bardziej. Fajnie, wskoczyła. Teraz tak zrobić, żeby tu doskoczyła. Świetnie. Gratulacje. Teraz tam trzeba i się tak nabujać, żeby w to trafić, ale nie przelecieć. No kurwa jego mać. O, dobrze chociaż tutaj. I tak powinien być tu już res przy tym ustawionym to. Nieupierdliwe by to było. Dobra, tu do krawędzi. I... hit. Tu nie trzeba z rozbiegu, po prostu trzeba stanąć. O! No pytanie. Ona mi do tego doleci? Dobra. Próbuję na tej wysokości, to powinna... Trzymajcie kciuki! Jest! Uch! Dobra. Teraz jak? Aha, tu co jakiś czas się to włącza, dobra. Powinien tu być zapis, nie wiem czy był. Jezus! Za szybko. Myślałem, że jak mnie wywali na samym początku. Macie szczęście, kurwa. Twórcy. No ale przecież przebiegłem, halo! Przecież miałem nawet shift wciśnięty. Nie powinien, już byłem za tym ogniem, czemu mnie chwycił? No dobra, teraz wlazłem. Nie, bo myślałem, że już się będzie kończył. Dobra. Był mega ciekawy ten... Jezus, co? Czemu ja podskoczyłem? Ja jakoś tak odruchowo podskoczyłem. No i od nowa oczywiście, nie? Ech. Dobra, no bo nie spodziewałem się czegoś takiego. Co mnie niby zabiło? No kurwa mi powiedz. Bo ja nawet w ogniem nie dostałem, ani nie wlazłem. Więc to bardzo ciekawa sytuacja była. Widzisz, to jest tak zwane... To jest tak zwane przysłowie, powinno być nie chwal grobowca, póki... Póki go nie przejdziesz. Bo na początku wydawało mi się mega, a tutaj, no, nie fajne to było bardzo, co tu się działo. I w poprzednim odcinku, i w tym trochę też. Nie umiesz tu wejść, no rozumiem. Zbyt skomplikowana czynność, no tak. A, tu koniec jest w ogóle. I tu zabiorę, ale wsadzę, te? Do tego raka całego. A nie, tam trzeba tego. Chyba muszę przejść przez te drzwi. O. Pod... nie. Podbój kajmanów.
Jakieś osiągnięcie Wulka? Znaczy osiągnięcie. Umiejętność. Bo my jesteśmy w pobocznej od Johnny. Nie zapominajmy. No i co? A, dobra. Dobra. I tutaj jest bardzo długa misja wspinaczkowa, widzę. Jakie mam sam się niby? Okej. Okay. A, i w dół, i tutaj bujnąć się trzeba, tak? Może jeszcze w dół? Dobra, tył, przód. Tył, przód. Lecisz! Uch! Już tak to wygląda, jakby miało spaść. To musi być miejsce na tego kraba. Krapa? Nie no, aż tak złota gra nie... O, świetnie. Bracio! Kabum. Cholera. Czemu oni się tutaj zaczaili? Tego też trochę nie... Aha. A może z pistoletu trochę postrzelamy? Dobra. Pyk. Okej. Okay. O, dostałem, udało mi się, bo właśnie tak, możecie się domyślać, polowałem na osiągnięcie, żeby trzy headshoty dostać. Znaczy, nie dostać, tylko... trafić w przeciągu 3 sekund. Dobra, koniec tego pierdololo. Dobra, Kai, oni są tu. Dobra. Jeszcze? Bo coś tam krzyczeli. O, strzały. Szybciej faktycznie taką serię w nich walnąć, niż próbować im w głowy strzelać. Nie wiem, czy ja mam tutaj... to jest na zasadzie... napierdziela się? Ajajaj. Dobra. I coś? Coś jeszcze? Czy ja mam tu przejść na... Dobra. Dobra. Sobie nie sprawdziłem, nie przypomniałem jakichś osiągnięć, żeby je może machnąć. W ogóle we mnie nie trafiają, a tu w ogóle był. Ja tu chyba muszę coś zrobić, ja nie wiem, czy ja nie muszę... się, no właśnie, się do nich tutaj... przetransportować. Bo tak to oni będą mi tu cały czas wyłazić. Czemu ja spadłem? What the fuck? Spadam na środku. Ciekawe. No niestety będziemy musieli od nowa to robić, bo okazuje się, że jednak to nie jest rozwiązanie. Kurwa. Trafienie potwierdzone. Ta muzyka trochę już jest wkurzająca. Dobrze trafiam. Czasem się zdarza.
O Jezu, przeżył. Co? O, tu się rozpada to. Co ja mam zrobić? No strzelam w typa, jest na tej lince i kurwa niby powinien odpaść, a nie odpada. Zaraz mi się to... wszystko... Zaraz mi się to wszystko kurwa... A ty tu co robisz? Dobra, załatwiony. A, po prostu miałem wszystkich pozniszczyć, dobra. Ja nie wiedziałem po prostu. I teraz pewnie oni mnie teoretycznie zastrzeliwali z tego, chociaż ja nie wiem, jakoś tak nie za bardzo czułem, żeby mnie ktoś trafił. Gdybym ja jakoś jak ich strzelałem, to wszystko w porządku było. Nie? Bo wszystko było w porządku, nie? Oni nie potrzebowali tutaj za bardzo, żeby spaść, spadnięcia. Nie czuli się na siłach, żeby spadać. Ale tu nic nie ma chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczę na mapie. Na mapie nic nie ma. To chyba tylko uzupełnię tutaj z tych ciał jeszcze amunicję. Tu nie mam fulla. Mam full. Strzelba przeładowana. Tak, ale chyba jest full w ogóle. A, tu już tych ciał nie ma. Może ja tu nikogo nie zabiłem. Dobra, to srać to. Chodźmy do góry. Oddajmy tego zasranego kraba. Zakończmy pomyślnie. Jestem w świątyni z Pakny. Trójca na mnie czekała. Ukradli kraba, żeby zestawić na mnie zasadzkę. Nie udało im się. Boże, nic ci nie jest? Wszystko gra, a krab wrócił na swoje miejsce. To prawdziwa ulga. Dziękuję. Powiedz Johna, że już wracam. No i super. Jeszcze teraz wrócimy. Pogadamy, weźmiemy kolejną misję wyzwań. Już przedostatnią. Tak, przedostatnią. Może nam się coś tu jeszcze odblokuje. Chciałbym, bo tu jeszcze jest ten grobowiec zasrany. No najwyżej to porobimy po zakończeniu, wiem, powtarzam się. No ale tak z jednej strony bym nie chciał robić takich odcinków znowu, że... koniec fabuły i koniec gry. No ale... No ale jak będzie trzeba... Aha, to jest gdzieś tu w pizdu. W tej wodzie. To na razie sobie skończmy. Dobra, przejdę się tam, to nie jest tak daleko. Nie jest daleko przecież. Hyc po mostkach i... będzie za... A co tu jest? A! Po prostu ten. Złoto albo ten... Nie, to drugie. Chyba gówno. Hyc! Ciekawy jestem, gdzie jest ten drugi bunkier. Ale no... Ojej, jakoś wjechał. Do miasta. Ej, Johna w ogóle jest tu, a ja wyjdę sobie jeszcze do sklepu. Jak leci? Zobacz, co mam ciekawego. Nic, nie, aż masz cały czas to samo. Wziąłem sobie 4 naboje. Chyba obydwoje będziemy. I sprzedam tylko złoto. 6 złota. Na pewno będziesz zadowolony. Na pewno będę zadowolony z tych pieniędzy. Będę miał coś ciekawego w ogóle do kupienia. Abi mówiła, że to wszystko to była pułapka? Tak. Kiedy odkładałam kraba na miejsce, trójca już tam na mnie czekała. W zasadzie można to uznać za komplement. Nie, odkładałaś, tylko jak chciałaś odłożyć. Tak bardzo ci dziękuję, Laro. Kiedy kraba wrócił na miejsce, popiół zniknął, a wstrząsy ustały. Nie jestem pewna, czy to moja zasługa. Dobrze jest pilnować, by bogowie byli zadowoleni. Kiedy w twoim życiu dzieje się coś dobrego, trzeba się z tego cieszyć.
No. Nic, kurde, normalnie romansowali, ale ja się musiałem bić tutaj. Tymi. Zaliczone. Jakiś... Lewiatan i jakaś strzelba. A czekajcie, gdzie tu jest blisko obóz? Jest chyba bliżej. Sobie to ubierzemy, bo... Osiągnięcie w ogóle jakieś dostałem. Bo wtedy pewnie osiągnięcie znowu jest za to, bo to za te... Które to było? A nie, to była strzelba. A to jest taka sama, tylko... Tylko w jakimś malowaniu. I ubiór, kurwa, żebym ja jeszcze pamiętał, jakie to było. Tego nie było! Skoro... A nie, dobra, chodziłem w tym stroju, faktycznie. W początku gry. Jak to się nazywało? Teraz jesteśmy w tym... Ja pierdolę, czemu ja mam taką pamięć do tych strojów? Nie, to... nie. Nie. To. A możemy w sumie zostać w tym stroju. Gadzia skóra, lewiatan dostaliśmy, tak. I teraz umiejętności w ogóle jakieś. Punkty 3, idealnie. Możemy sobie coś tam kupić. Nie będzie. Co my za umiejętności? Chyba jakieś takie zwykłe dostajemy. Dobra, niech będzie to. No, fajne. To jest jeszcze związane z tym jednym grobowcem. O, ciekawe. I jest osiągnięcie. No, czyli za te wszystkie... Kurwa, to są osiągnięcia za te wszystkie... Jak to się nazywa? No, strój. Jak dostajemy za jakiś grubiec strój i broń, to trzeba to zabrać. No, oczywiście mieć tą umiejętność i wtedy... wtedy się ten... Dostaje osiągnięcie. Cholera jasna. Nie wiem, może ktoś mi tu powie o tym grobowcu. O, czekajcie. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale zauważyłaś, że świat wydaje się tu cieńszy niż w innych miejscach? Jakby tu była tylko zaciągnięta zasłona i gdyby znaleźć sznurek i pociągnąć, ukazałoby się niebo? Zdaje się, jakby był... No, zaznacz mi to. Było tu namacalne połączenie pomiędzy tym życiem i następnym. A może wszyscy już jesteśmy martwi? Albo może powinienem na jakiś czas zejść ze słońca? No tego to ja się kurwa nie spodziewałem, że takie totalne pierdololo mi tutaj grobowiec. W ogóle my nie mamy jednego grobowca chyba. My nie mamy zrobionego jakiegoś grobowca. Bo cholera, tam jest 9 grobowców. W osiągnięciach. Tu jest 2, 3, 6. Nie, 7. 8, 9. To jakiś zbugowany albo jakiś fabularny grobowiec się do tego. W sensie, że to nie jest grobowiec, tylko ten. Zaliczę. Ale beka, mamy grobowiec do zrobienia, ale super. Dobra, a ty. Chodź po. Wiesz, wygląda na to, że Bóg co kilka lat zsyła tutaj katastrofę. Widzę, że trzęsienie ziemi wyrządziło wielkie szkody. A myśmy już z nim gadali. Trzeba się naprawić, jak się ma czas. Myśmy już z nim kiedyś gadali. A, tu teraz u tej! Ole jaja. Pierw misja u Johnny, który romansował z Abby, a teraz Abby daje mi misję i będzie romansować z Johną też. Coś się stało? Nie, żeby zaraz się stało. Kiedy zostawiłaś mnie z Pilar, dała mi pisane w tajemnicy dzienniki babci. Czytam je i staram się jakoś to sobie poukładać. Że jesteś Mają, a nie Abby. Nie możesz oczekiwać, że od razu zdobędziesz całą wiedzę Mariany. To wymaga czasu. Tak,
miała kiedyś sen. A to w ogóle ten wątek tak idzie, że tu się w ogóle totalnie zapomniałem o tym wątku z tym Kukfai. O. Tym miastem, nie? Że tam... Chyba, że to było w pobocznej. Nie chcę się nad tym za bardzo rozwodzić. To było w pobocznej. Kiedy konflikt z Amaru dobiegnie końca, kiedy rozstrzygnie się los Srebrnej Skrzyni i Szczel, czy możesz się tu ze mną spotkać? Oczywiście. Aha, czyli to jest to wyzwanie dodatkowe, które się robi po ukończeniu gry. Takie buty. Dobra. Zróbmy sobie monolit. Chcę zaznaczyć sobie coś, może to. Żeby tam dojść. Ja bym się tam tapnął w ogóle gdzieś. Aż kurwa, z drugiej strony. Nie ma to sensu. Podbiegnijmy tam. No ale sprintuj, Lara, co ty wyrabiasz? Może ty jeszcze coś powiesz ciekawego. Ciężka praca wpływa korzystnie na duszę. Sekta utrzymuje tę misję swoją ciężką pracą od ponad 400 lat. Wtedy przybyli tu Angel de la Cruz i Trulos Serrano i natychmiast zabrali się do pracy. Po dziś dzień wyznajemy ich filozofię. Mówi, że praca jest jedynym sposobem na zbliżenie się do Boga. Ciekawe. I coś takiego nic nie otworzyło, ale pierdu. Za gorąco, coś tam. Jakąś szmatką sobie przykryte niebo. To już spoko, to już jest grobowiec. Nie, to się nie tuszło. To już jest wtedy grobowiec, nie? Zróbmy sobie monolit, pójdziemy do grobowca. Bo już nie zdążymy grobowca zrobić. Zróbmy sobie monolit. W następnym odcinku zrobimy sobie grobowiec. Zobaczymy, czy zostanę osiągniątko za grobowiec. Za grobowce w grze. Jak dostanę, to znaczy, że wszystko... Wała! Ła, no! Kurwa! Całkiem zapomniałem, że to ta puma durna jest. Tam pantera. Czy też można powiedzieć... Tygrys. To jest gdzie? To jest przejście... Tu! Ale to mogę tędy przejść sobie. Bo to w tej wodzie muszę. Dobra, no to już zdobędę to coś, jak już sobie zaznaczyłem. To jest survivalowy cyn. O, tutaj to jest. A to jest w wodzie. Dziadostwo. Bo tam zagadka będzie nawet o wodzie, nie? Pływam z żółwiem, widzą mnie tylko ci, którzy wyzbyli się strachu. Pływam z żółwiem, wyzbyli się mnie ci, którzy... Nie. Którzy wyzbyli się strachu. Wydaje mi się, że po prostu... Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Może tu, bo tu było takie... A nie, tu była ta skrzynia. Pływam z żółwiem. Wyzbyli się ci? Ci, co się wyzbyli strachu. Jakiś żółw jest? Nie wiem. Pływam z żółwiem. A tu w ogóle można się wspinać. Co ty kurwa robisz? Czemu ty się nie umiesz... Ale to jest chyba powrót... To powrót, tam, bo myśmy tu pierwszy raz wtedy skoczyli. A, tu to będzie.
Nie. Kurwa. Nie rozumiem tej zagadki. Chyba, że kamienie to jako żółw. Nie, jakaś figurka żółwia tu będzie? Chyba, że po prostu po całym dnie trzeba przepłynąć tyle. Bo to jest już wejście chyba do grobowca. Nie to. Już jest wejście do grobowca, to nie. Ciekawe. Pływam z żółwi. Nie rozumiem, o co może chodzić. Nie ma żadnego żółwia przecież. Co ma strach do tego? A tu? Nie ma jakiegoś takiego wejścia? No, nie chwycisz się tego, nie? Nie. No tam może, ale tam... Mało prawdopodobne, żeby to było tu. Z jakim kurwa żółwiem? Nie rozumiem trochę. Czyli no większość tych i tak żeśmy na pałę znaleźli. Obstawiam, że to i tak jest w wodzie, nie? Przepraszam. Co w słuchawkach? Co bez słuchawek też, ale w szczególności w słuchawkach. Max. Z jakim kurwa żółwiem? Znaczy coś, co może przypominać żółwia, to ta kupa kamieni tutaj, nie? Ale to... Nie. To jest taka dziura. Nic, wydaje mi się, że po prostu sobie to jeszcze opłyniemy delikutaśnie. O, jest! Przecież byłem tutaj, obszukiwałem. Mówiłem, że ten stos kamieni to pewnie jest jako żółw. Ach. Normalnie. Przecież mówiłem, że to jako żółw. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze pod ten grobowiec, bo od razu będę dwa odcinki nagrywał. No i co? I tu zostanie ta misja. No i tu fabuła, nie? Nic pobocznego więcej nie mamy. Ciekawe. Ciekawe. A właśnie, jak tam dojść? Trzeba było na górę wleźć, nie? O ile mamy czasu? Jeszcze mamy 4 minuty, to co tam dojdziemy, bo... Albo wejdziemy nawet, zaczniemy sobie wchodzić. I tyle. No i tyle. Nie! Dobra. Dobra, to już wrócimy tak. Dobre ognisko, znam cię. Dobra, jesteśmy tutaj, a musimy jakoś tam iść. Dało jakoś iść? Dało. Ale... O, jak ja tego nie znalazłem? Ktoś uznał, że to przedstawienie śmierci Chrystusa należy nieco przystroić. No. Niesamowite.
jak z czasem splatają się wierzenia odmiennych kultur. Uwielbiam, że musimy kręcić tym gównem, żeby odzyskać nichuja nic, co jest odnosi się tego, co żeśmy znaleźli i w jakim kierunku patrzymy na ten przedmiot. Uwielbiam to. Jak chyba wreszcie to było w miarę takie logiczne. O, inskrypcja, o coś tam. To prawda też to było takie... Takie o. Jak ją się tam dostać? Jak ją się tam dostać? A, to jest tu. Dobra, nieważne. Jest tu coś w tej arenie? Nie. Dzień dobry. A co tutaj jest? Nic. Chyba? Nic. Dzień dobry, grobowcu. Faktycznie mogłem... Czemu ja go nie znalazłem? Przecież w tej arenie byłem. Ciekawe. No dobra. Chodźmy. Dzień dobry, panie grobowcu. Czas się przebrać. Może pomijając ten strój, co teraz miałem, bo on był tylko tak obrazowo. Rzeczy jakieś? To możemy sobie pozbierać wszystkie te rzeczy. Święty Jan zmarł najpóźniej ze wszystkich apostołów i tylko jego życie nie zakończyło się śmiercią męczeńską lub samobójstwem. Jako autor 5 ksiąg Nowego Testamentu jest patronem teologów i uczonych. W swoim długim życiu miał kilku uczniów, którzy kontynuowali jego nauczanie po jego śmierci, zapoczątkowując badania religijne trwające po dziś dzień. No i spoko. Ciekawa informacja, nie wiedziałem. Dobra. Ja bym sobie... Czy ja zostałem jakiś punkt? Nie. Aha, nie, ten przycisk. Dobra, pyk. Jakieś nowe pistolety mamy? Nie. I tak, czekam, chciałem sobie zmienić, bo ten mi się nie podoba. Znaczy podoba się, ale mi nie pasuje. Dobra, pomijając ten strój, co teraz mam, bo tak poglądowo go ubrałem. Chcę następny po prostu. My mieli ten. No tu są te pajtitiowe, to nie. O. Bierzemy sobie z ubiór łowca wyczulony. Ciekawe co było, jaki przedmiot żeśmy z tym strojem dostali. A ja tego nie założyłem i nie dostaliśmy osiągnięcia. Ciekawe. A czekaj, łowca wyczulony. Łuk. Łuk zaprzysiężenia. Nie było czegoś takiego jak łuk łowcy, nie? A strzelba? Nie. Pistolet? Rządu Skorpion. Dobra, jebać to. Ja się tu przejmował. O, jaka fajna Lara. Taki trochę konkwistador z niej. Stąd żeśmy przyszli, tak? Nie. A, nie. Stąd. A my sobie idziemy tu, dobra. To możemy sobie zrobić pyk. I tym akcentem zakończmy sobie odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie sobie zrobimy ten grobowczyk i miejmy nadzieję, zaczniemy też fabułę dalej ciupać. Dobra, do zobaczenia, do usłyszenia i elo element!